Tu, Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się kolejną zabawką Toa z pierwszej generacji LEGO Bionicle. Oto przed Wami 8532 ONUA. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć parę podstawowych informacji na temat tej zabawki. Ale niektóre z nich sobie zostawię na później, a teraz tylko powiem, że ONUA został wydany w roku 2001 i składa się z 30 klocków. No dobra, w tym miejscu warto też wspomnieć jeszcze o tym, że ONUA to toła ziemi. Po co w takim razie komu po chatu toła skał? Też nie znam odpowiedzi na to pytanie. Będę z Wami zupełnie szczery. onuła jest bezkompromisowo moim ulubionym toła z pierwszej generacji Bionicle. Trudno powiedzieć dlaczego. Być może składać na to parę czynników. Być może to wpływ jego kolorystyki, która zupełnie nie pasuje do ustalonych schematów superbohatera, który musi być kolorowy, musi mieć kolor, który się dobrze kojarzą dziecią. Być może chodziło o jego pazury, o jego zielone, niepokojące oczy, być może o zgrabioną sylwetkę. Nie wiem, ale mając wszystkie sześć toła, ten zawsze wyróżnia się dla mnie najbardziej i zawsze najchętniej po niego sięgam, gdy chcę powspominać stare dobre czasy pierwszej generacji. Dobra, skoro już wiemy, że Onuła mi się podoba, warto poruszyć jeszcze jedną ciekawą kwestię, mianowicie konstrukcyjną zbieżność między pięcioma z sześciu toła pierwszej generacji. W tym celu wyciągnąłem tutaj na scenę tachu i teraz chcę, abyście pomyśleli o tych zabawkach w ten sposób. Jesteśmy daltonistami. Nie widzimy głowy, ramion i pomniejszych detali powyżej pasa. Co się okazuje? Jeśli chodzi o dopły części, te zabawki są identyczne i jedynie różni się sposób, w jaki zostały w niektórych miejscach zamontowane. A teraz postawmy obok gali. Widzicie? Te figurki, pomijając kolory, różnią się od siebie maksymalnie dziesięcioma częściami. A i tak ludzie kupują je jako indywidualne zabawki i one podbijają ich serca jako indywidualne zabawki. To pokazuje, że LEGO nieoczekiwanie okazało się geniuszem, jeśli chodzi o tworzenie budowalnych figurek akcji. Ale do tej wspomnianej akcji przejdziemy trochę później, teraz korzystając pierwszy raz z dobrodziejstwa HD w ramach serii Bionicle, Popatrzmy sobie na detale, które, nawet jeśli są bardzo podobne do tych, które widzieliśmy już u Tachu, teraz mogą wyglądać po prostu ostrzej. Detali może na tych częściach nie ma zbyt wiele, ale te, które są, naprawdę dobrze zdają egzamin. W poprzedniej recenzji mówiłem, że toła to twory, można powiedzieć, biomechaniczne, żywe maszyny. Niektórych widzów trochę to obruszyło, inni mi przyznali rację. Tak naprawdę, faktyczną naturę tych zabawek zna pewnie tylko i wyłącznie Lego. I trzyma tą wiedzę w głęboko, głęboko zakopanym sejfie. Zawsze lubię patrzeć na mechanizmy zębatkowe, nawet jeśli są tak proste. I tak, gdyby ktoś chciał, może wykorzystać ośkę trójka z taką małą zębatką, umieścić to tutaj, zablokować cały mechanizm, ale w przypadku onuły i gali nie ma takiej potrzeby, bo. Oba ramiona się obracają, więc oba są luźne i oba przez swoje części ciążą w dół. Także można powiedzieć, mamy tu autostabilizację i dzięki temu nie trzeba się z tą zabawką tak użerać jak z innymi toła, które mają luźniejsze, jednostronne stawy. W tym miejscu możemy z bliska spojrzeć na maskę Onuły, a właściwie jego kanohi. Jest to pakari, maska siły. I tak jak w przypadku wszystkich innych toła występuje w wielu wersjach kolorystycznych, w sumie sześciu, a właściwie siedmiu, bo kiedy mamy już te sześć, możemy je połączyć w złotą maskę. Ale że chwilowo nie jestem w posiadaniu żadnej innej wersji kolorystycznej tej maski, mogę ją po prostu zdjąć, by przywitać się z prawdziwym Onułą, skrywającym się za nią. Tak, ta twarz nadal przypomina mi pysk Predatora. Wygląda to fajnie, ale nie jestem przekonany, czy jest to coś fajnego dla małego dzieciaka, któremu później to się po prostu może śnić po nocach. Z drugiej strony, przezroczysty plastik, który formuje tył głowy i oczy, jest świetny i naprawdę dobrze można go podświetlić, co spróbuję wam pokazać. I bardzo szybko okazało się, że próba pokazania podświetlenia oczu przy włączonym świetle to kiepski pomysł. Dlatego teraz światło główne jest wyłączone, włączona jest kolumna diodowa, a podświetlone poprawnie oczy o wyglądają tak. O tak. Na ekranie filmowym to może wyglądać nieźle, ale najlepsze rezultaty osiąga się, gdy robi się temu zdjęcie. I to przy długim czasie naświetlania, wtedy można osiągnąć naprawdę fajny, ale niepokojący dla młodszych widzów efekt. Czego przykładem może być zrobione przeze mnie jakiś czas temu zdjęcie, które wygląda tak. Tak, to zdecydowanie jedno z moich ulubionych dzieł. Powinienem kiedyś spróbować odtworzyć ten efekt dla pozostałych pięciu toła. No, i teraz możemy wrócić do głównej recenzji. <słuch> Onuła, przestań bawić się w Jasona. Halloween już było. Jak już było wcześniej mówione, funkcja akcji Onyly rozkłada się na oba ramiona, a w praktyce wygląda tak. Okej, okay, teraz może wygląda trochę dziwnie, ale wystarczy tylko zamontować jego ramiona w ten sposób, tak żeby wyglądały jakby kopały ziemię, bo w końcu toła ziemi, co ma lepszego do roboty niż kopanie ziemi. O. I teraz to już wygląda. O wiele lepiej. Mała zmiana, a duża zmiana. I tak samo jak w przypadku wszystkich pozostałych Toa pierwszej generacji, pudełko samo w sobie też jest zabawką, ale omówiłem te cechy, które sprawiają, że jest fajne już podczas recenzji Tachu. Także zejdźcie tam, jeśli chcecie się temu przyjrzeć. Ja natomiast tylko zdejmę pokrywkę i zajmę się na chwilę nią, tak, w ramach przypomnienia, bo jest to zdecydowanie najciekawszy element całego pudełka, jeśli chodzi o interakcję z zabawką. Jak widzicie, na pokrywce mamy 6 otworów w kształcie ośki, do których możemy przymocować dowolną głowę Bionicle, tak żeby mieć jak składować wszystkie 6 kolorów maski naszego bohatera. Jak widzicie, żeby pokazać tą funkcję, poświęcili się lewa, gali i tachu, ale nie ma się, poskładam ich do kupy zaraz po tej recenzji, i tutaj na szczycie mamy ostatnie gniazdo służące do trzymania złotej maski. Jest to ciekawe, ale z drugiej strony zawsze trzeba rozmontować część swoich toła, aby móc pokazać wszystkie maski, bo nie jestem wcale pewien, czy takie głowy były dodawane do zestawów uzupełniających, bo sprzedawano takie. I nadszedł czas na porównania. Najpierw z innymi toła. A że Tachu już pokazaliśmy w miarę dobrze podczas recenzji, teraz pora na Toa, Gali i Lewa. I w ramach akcentów Transformers, Onuę porównamy też do Animated Deluxe Oil Slick i Prime Robots in Disguise Deluxe Vehicona. I wszyscy wiemy, że tego też po prostu nie mogło zabraknąć. Powszechna puszka picia i potężne dwa złote. Podsumowując, Onua to fantastyczny przykład tego, jak wyglądały toła pierwszej generacji z serii LEGO Bionicle. Gorąco polecam zakup tej figurki każdemu, kto choć trochę interesuje się tą serią, bo naprawdę, może Tachu jest najbardziej rozpoznawalny, ale w moich oczach to Onua jest gwiazdą tej serii. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.